Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Razem ze mną jest Paweł, historyk. Cześć, Pawle. Dzień dobry, cześć. Dzisiaj omówimy sobie wspólnie dwie debaty z cyklu Sam Solo. Na jednych był Sam Solo prezydent Andrzej Duda, na drugich był prezydent Warszawy pan Trzaskowski. Wstępnie swoją opinię na ten temat już wyraziłem we vlogu pod tytułem Dwie debaty, jedna farsa. Z tego też powodu dzisiaj zacznie Paweł. Paweł oglądał bardziej tą debatę TVN-owską i dzisiaj przejdziemy do konkretów. Między innymi na tym telefonie mam wynotowanych 6 przykładów mówienia nieprawdy, manipulacji lub może nawet trochę kłamstwa ze strony jednego z kandydatów. Dlatego też będę spoglądał na telefon, nie z braku szacunku do kogokolwiek, tylko bo tutaj mam zanotowane po prostu rzeczy, ale zacznie Paweł. Ja też przypomnę, że w pierwszym linii opisu jest link do kanału Pawła, bo tam Paweł ma swoje vlogi, których nie ma na wideoprezentacjach, więc zachęcam, żeby subskrybować jego kanał. Jak ktoś ma mało Pawła, to może zajrzeć tam. Polecam. Paweł, jak ci się to wszystko podobało? To znaczy tak, uważam, że nie skomentujemy żadnej debaty, ponieważ debata to jest jakiś tam konstrukt, który dość precyzyjnie jest określony. Na debacie się debatuje, my teraz debatujemy między sobą, natomiast to, co działo się w TVP i w TVN-ie, to nie była debata. Natomiast tutaj na początek stanąłbym w obronie jednego i drugiego kandydata, ponieważ wiele osób zarzuca jednemu i drugiemu kandydatowi, czy może sztabowi kandydatów, że oni nie stawili się na tych, powiedzmy, proponowanych debatach ze strachu. Natomiast to, że ktoś nie chce wziąć udziału w takim, a nie innym przedsięwzięciu, to nie świadczy źle o kandydatach, tylko źle świadczy o telewizji. Moim zdaniem pomysł z tym, żeby podejść do całości pluralistycznie, a więc żeby kandydatowi zadawały pytanie różne agencje, było fajnym pomysłem. I tu jest taki wstępny plus dla pana Trzaskowskiego. Natomiast to, jak się to odbyło, to wołało po prostu o pomstę do nieba, ponieważ tak jak już Krzysiek powiedział, ja oglądałem raczej debatę pana prezydenta Trzaskowskiego i muszę powiedzieć, że tak jak nigdy nie miałem złudzeń, że na niego zagłosuję, to teraz zupełnie mam pewien wstręt do tego, że ewentualnie mógłbym to zrobić. Po prostu facet był tak arogancki, tak ordynarny i w ogóle cała debata, jak to się nazywała? Ring? Arena chyba. Arena prezydencka. Zaczęło się jak w kawale o Stirlicu, tak? Gdzie Stirlic wchodzi do niemieckiego generała i mówi, chcę, żebyś pracował dla mnie, jestem szpiegiem Związku Radzieckiego. Tamten wyciągnął pistolet, Stirlic mówi, masz może zapałki pożyczyć? Wziął te zapałki i wychodzi, myśląc sobie, i tak ludzie zapamiętują końcówkę rozmowy. I tak było na tej debacie. No, wiesz, przychodzi ci człowiek z telewizji Republika, a więc to jest jasne, że to była to medium, które najmocniej biłoby w kandydata Trzaskowskiego i akurat dziwnym trafem zostało wylosowane jako pierwsze. Facet zadał pytanie, Trzaskowski na nie absolutnie nie odpowiedział, mimo że z całą pewnością znał te pytania wcześniej, no bo to jest niemożliwe, żeby one nie były autoryzowane wcześniej. Tym bardziej, że kandydat nie zawahał się ani razu przy żadnej odpowiedzi. I na to pytanie nie odpowiedział. Kiedy redaktor domagał się odpowiedzi na pytanie, ten go zbywał w bardzo aroganckich słowach, więc to pokazuje to, co wiele osób zarzuca panu Trzaskowskiemu, to znaczy tą butę arogancję i taką warszawkowartość. Jeśli natomiast chodzi o debatę TVP, no to cóż tutaj dużo mówić, no to była wyreżyserowany długi spot wyborczy, który od początku do końca poszedł tak, jak miał pójść. Więc tutaj nie ma bardzo o czym mówić. Na pewno różniło się to bardzo mocno podejściem samych organizatorów. Tak jak debata TVP miała pokazywać profesjonalizm całego przedsięwzięcia, tak arena prezydencka miała pokazywać, nie wiem, to, że nie są finansowani z góry, nie wiem, ale przygotowana była gorzej. Widać było to, że to jest w jakiejś lokalnej telewizji.
Może takie było zamierzenie, natomiast no, pozostawiło to duży niesmak. Wracając jeszcze do końskich, no, ja mam do końskich tam 1,5 godzinki jazdy, bo to jest świętokrzyskie, czyli moje województwo. Oczywiście wiem, że ci przypadkowi mieszkańcy nie byli przypadkowymi mieszkańcami, natomiast jeszcze myślę, że do tego wrócimy, ale clue całej rozmowy o tych dwóch tworach medialnych może być raczej tutaj skierowane w stronę tego, że mamy dwa różne podejścia do kampanii wyborczej. Rafał Trzaskowski jest antypisem, a Andrzej Duda jest: patrzcie, jak dużo zrobiliśmy, patrzcie, jak byliśmy dobrzy, patrzcie, jak byliśmy skuteczni. Więc tutaj no, nic się nie zmieniło, te debaty były po prostu zupełnie niepotrzebne, ale musiały się odbyć. Mimo wszystko były skierowane do zdecydowanych już elektoratów. Ja nie sądzę, żeby ktoś zmienił zdanie z jednego na drugiego kandydata po obejrzeniu tych debat. Nie wiem, jak niezdecydowanie, ale nie sądzę, żeby to kogoś przekonało, ponieważ tam nie było nic nowego. Takie są moje odczucia, powiedzmy, na świeżo, ponieważ ja przed chwilą skończyłem oglądać to po raz kolejny. Obejrzałem sobie obie debaty od początku do końca i no, tak, ja wiem, na kogo będę głosował. Przepraszamy Was bardzo za cięcie. To z tego powodu, że padły baterie w mikrofonie i musiałem je wymienić. Pawła, na szczęście, mam nadzieję, cały czas dobrze słyszeliście. Znaczy, powiem Ci, Paweł, tak. Mi się wydaje, że... Znaczy, bo skończyłeś Ty, że Ty wiesz, na kogo zagłosujesz. Ja wiem, przeciwko komu zagłosuję. I na pewno się zwymiotuję, że będę musiał postawić krzyżyk na tego drugiego, bo dla mnie to była jedna wielka żenada obliczona na dzielenie Polaków. I już trzeba było wstępną decyzję podjąć, na który kanał telewizyjny włączyć, po prostu. Może, ponieważ ja już omówiłem, jak się tylko da, jak najwięcej debaty pana Dudy, to może zacznę od debaty pana Trzaskowskiego. Zgadzam się w pełni z tym, co powiedziałeś. Pokazało, że pan Trzaskowski jest po prostu... Czekaj, jakby to łagodnie powiedzieć, żeby się nie narazić. Po prostu jest megalomanem. Jest bardzo, bardzo poważnym tak, megalomanem. Tak. I nie umie tego ukryć. Po prostu, o ile pan Duda dobrze gra swojskiego chłopaka, tak pan Duda próbuje grać człowieka z autorytetem, ale wychodzi mu człowiek bez kultury osobistej. Pan Trzaskowski. Tak, pan Trzaskowski, oczywiście. Pan Trzaskowski próbuje po prostu pokazać, że ma autorytet, a wychodzi mu pyszałkowatość. Tak bym to powiedział. Wiesz, mnie bardzo uderzyło to, jak, nie wiem, kto to był, chyba OKO.press. Redaktor zadał mu pytanie i Trzaskowski po prostu wyśmiał go w twarz. Stwierdził, że no to pytanie jest bardzo kontrowersyjne, ale no dobrze, wiesz, pocałuj mnie tutaj, cmokaj w pierścień, odpowiem na nie. Głaskawca, nie? No. Nie, no dokładnie, kurczę. Człowiek poświęca takiemu kolesiowi czas. Przecież ci redaktorzy nie mieli płacone. Poświęca czas, że przyjdzie i weźmie udział w jego de facto materiale wyborczym, bo chyba to był pierwszy raz w historii, gdzie kandydat na prezydenta, czy tam jego sztab, organizuje debatę. Zawsze debatę organizowały media. A tutaj kandydat na prezydenta zorganizował sobie debatę, nazwał ją dla niepoznaki Arena. Ci ludzie robią mu przysługę, poświęcają mu swój czas. Jest tam masę różnych lepszych sposobów na spędzenie wieczoru, na przykład pójście do dentysty, niż patrzenie na polityka. A ten mu robi łachę, no ludzie. Do tego jeszcze cała masa różnych takich dziwnych akcji wyreżyserowanych na głupio, typu, że ktoś się tam źle poczuł, to pan Trzaskowski dał mu wodę przeznaczoną dla pana Dudy. A obok na stoliku stała woda i można było sobie samemu wziąć. Więc taka ustawka po prostu oczywiks totalny. Ta arogancja przemawiała. Nie wiem, jaki w ogóle był dobór tych redakcji. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Nie wiem na przykład, dlaczego Paweł nie dostał zaproszenia, bo skoro dostała Telewizja Republika, to Paweł powinien dostać tym bardziej.
bo vlogi Pawła mają dużo lepsze zasięgi niż materiały Telewizji Republika. Więc dlaczego Paweł nie dostał? A jeżeli już Telewizja Republika, to dlaczego tam był taki zupełnie no-name'owy redaktor, a nie na przykład, nie wiem, kto tam jest w Republice, pan Ziemkiewicz? Zresztą jeżeli by Jakby to doszło był do pan kolejnej Ziemkiewicz, książki, to by było spoko. Lubię Ziemkiewicza. Mega pozdrawiam, zresztą mam nadzieję tą nową książkę szybko przeczytać. Czy pan Otto Kafrąckiewicz na przykład, tak? Ludzie, którzy są znani z dość tego języka, z tego, że potrafią rozmawiać. Natomiast w tych lewicujących mediach tam redaktorzy byli nieco bardziej obyci ze swoim fachem. Ale no teraz już, dobra, tak na serio, bo można się w jakiś Nie, ale to sposób jest tutaj... ważne. To jest ważne, Paweł, bo to Można, jest ale... bardzo ważne, to ważne. Czy tam było tak, że przyszło zaproszenie do redakcji? Droga redakcjo, wyślij kogoś. Czy może oni robili pst, pst, ty to tam byłeś kiedyś koło tej redakcji albo napisałeś kiedyś do tego portalu, to ty chodź tutaj, podpiszemy ciebie. Bo na przykład z najwyższego czasu był, według doniesień medialnych, facet, który jednocześnie jest... urzędnikiem w ratuszu zatrudnionym przez samego pana Trzaskowskiego. I teraz jest pytanie, czy do najwyższego czasu przyszło zaproszenie i zdecydowali, bo tam też są ludzie, którzy są chociaż trochę rozpoznawali, dobra, idź ty, człowieku, którego prawie nie znamy, reprezentuj nas na debacie, którą obejrzy parę milionów ludzi, czy może było inaczej, pst, stary, no to potrzebujemy zorganizować pluralizm, to chodź. To jest bardzo duża różnica, wiesz, Paweł, to jest tak samo jak, nie wiem, jest różnica między sytuacją, w której przychodzi do nas na kanał zaproszenie, żebyśmy wzięli udział w jakiejś debacie twórców YouTube, my sobie rozmawiamy i uzgadniamy, dobra, Paweł, to idziesz ty, a co innego, jak ty nic nie wiesz, ja nic nie wiem, a idzie nasz grafik i my o tym kompletnie nic nie wiemy, że ktoś nas reprezentuje. To jest bardzo ważne pytanie, jak było? Znaczy, no tutaj no właściwie dałoby się tego dowiedzieć, no chociażby właśnie przez Republika, Okopres i tak dalej, bo myślę, że te redakcje mogłyby coś takiego zdradzić, natomiast moim zdaniem tej debaty jednej i drugiej nie ma tutaj bardzo co komentować, ponieważ to były spoty wyborcze. No, my próbujemy w jakiś sposób dojść do prawdy, dojść do tego, czy debata była miarodajna, czy nie była miarodajna, a bierzemy pod uwagę dwa spoty wyborcze, tak? Ta. Jeden lepszy, drugi gorszy, ale to nieważne. Moim zdaniem obie te debaty to może być przyczynek do innej dyskusji, moim zdaniem dużo ciekawszej i takiej pseudo nawet socjologicznej. To znaczy, te dwa twory polityczne pokazują nam różnice w kampanii wyborczej i różnice w podejściu do wyborcy jednej i drugiej partii, czyli Prawa i Sprawiedliwości i Koalicji Obywatelskiej. To znaczy, z jednej strony mamy prezydenta Dudę w Końskich, samo to, że jest w Końskich, tak? Jeden z niewielkich polskich powiatów w województwie świętokrzyskim, które naprawdę jest mega biedne. Tutaj żyje się dość ciężko, wystarczy spojrzeć na to, że niedogolony historyk musi sobie dorabiać na YouTubie, tak? Ze świętokrzyskim. Ej, weź, obrażasz mnie. Co, tak źle ci na tym YouTubie? Bardzo dobrze mi na YouTubie. Natomiast kontynuując, mamy, wiesz, człowieka, kandydata na prezydenta, który stara się być takim prezydentem, czy stara się być kandydatem takiego ogółu, kandydatem mas. Z drugiej strony mamy natomiast faceta, który jest anty. Koalicja Obywatelska, co pokazała pierwsza część kampanii prezydenckiej, Koalicja Obywatelska nie ma swojego żelaznego elektoratu. To jest jedna z niewielu partii, która nie ma żelaznego elektoratu. Nawet kuźwa PSL ma żelazny elektorat. Mało, ale ma. Mało, ale ma, no bo PSL to jest jednak partia jakaś tam chłopska, a która zupełnie, wiesz, teraz nie przystaje. Próbowała iść na lewo, teraz próbuje iść w centrum, no nie wyszło, szkoda, trudno. SLD ma swój żelazny elektorat, chociaż wydaje mi się, że LSD ma troszkę większy nawet. Wszyscy, ale koalicja nie ma. Tam było zero po przecinku, kiedy okazało się, że mają fatalnego kandydata. Koalicja Obywatelska jest partią, którą można by równie dobrze nazwać antypisem. Mhm. I to pokazano na tym, na tej debacie. Ponieważ praktycznie każde pytanie
każde pytanie, o co by ono nie było, odpowiedź, połowa odpowiedzi to była, bo PiS robi tak. Mhm. Więc to jest kandydat na nie. To jest kandydat na nie i teraz pytanie, czy na samym sprzeciwie można robić politykę? Można. Natomiast czy prezydent jako funkcja reprezentacyjna może być faktycznie prezydentem na nie? Już mieliśmy taką sytuację w Polsce, tylko z drugiej strony, tak? Mieliśmy świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego, który objął swoją prezydenturę w czasie rządów Platformy Obywatelskiej i to rodziło pewne dysfunkcje w państwie. Wszyscy wiemy, jak się skończyło. Katastrofą dosłownie w przenośni, nie? No katastrofą dosłownie w przenośni, natomiast no katastrofy tej dosłownej bym z tym nie łączył, natomiast to też pokazuje pewną dysfunkcyjność tego naszego obecnego ustroju, tak? Ustroju parlamentarnego, gdzie prezydent jest wybierany. Mówi się o najważniejszych wyborach prezydenckich, które tak naprawdę niewiele zmieniają, a jeżeli zmieniają, to na gorsze. Paweł, trochę się z tobą nie zgodzę, jeśli mogę. Bardzo słusznie, no od tego jest debata. No właśnie, ale pamiętajcie, że ja się nie zgadzam z tym stwierdzeniem, które Paweł powiedział, my się bardzo lubimy. Prezydent, moim zdaniem, znaczy, żeby nie było wątpliwości, ja nic, co powiem, nie chcę, żeby było odebrane jako poparcie jakiegokolwiek kandydata, już na pewno nie pana Trzaskowskiego. Natomiast w chwili obecnej stoimy przed taką sytuacją. Mamy PiS, który rządzi jak rządzi, który wpędza nasz kraj w długi, niszczy naszą gospodarkę i robi wiele haniebnych rzeczy. I mamy taką konstytucję, jaką mamy, która daje taką rolę prezydentowi, jaką daje. Prezydent tak naprawdę teoretycznie ma całą masę różnych prerogatyw, może sobie na przykład ułaskawić kogo chce, nawet jak zapisu zostało pokazane prewencyjnie, albo pedofila. I poza tym, że ludzie się poburzą, to gucio można z tym zrobić. Ale tak naprawdę ma dwie prerogatywy. Taką bardziej dyplomatyczną, jeździ, reprezentuje nasz kraj, spotyka się z innymi ludźmi. Od tego, czy jest dobrym ziomkiem, fajnie się z nim rozmawia, czy ma taki sznyt, wbrew pozorom sporo zależy. Bo od kontaktów interpersonalnych naprawdę dużo zależy. A druga rzecz, może blokować. Ma weto, ma skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego. I tak naprawdę prezydent, o ile w Sejmie, w parlamencie bycie na anty jest jedną wielką wadą, no bo dasz takiemu kolesiowi, który jest na anty władzę i on rozłoży ręce i powie: Ich weiß nicht, ja jestem na nie. Dlaczego ty mnie każesz rządzić? Dlaczego ty mnie każesz budować? Ja nie umiem. O tyle prezydent, który wyraźnie mówi jestem przeciwko temu, przeciwko temu, przeciwko temu, przeciwko temu, to nie jest takie głupie, ponieważ on jest szansa, że zablokuje konkretne rzeczy. Co wcale nie znaczy, że Trzaskowski będzie dobrym kandydatem, tylko że tutaj akurat w tym wypadku takie bycie na nie nie jest złe, no bo mieliśmy przez ostatni czas dwóch prezydentów, którzy byli na tak. Pana Dudę, a wcześniej pana Komorowskiego. Wbrew pozorom mówią o panu Dudzie, że on jest długopis. Pan Komorowski to może był w takim razie piórnik, bo on jeszcze bardziej procentowo ślepo podpisywał to, co znowu Platforma Obywatelska wymyśliła. Także widzieliśmy, co taki prezydent robi. Jego po prostu nie ma, on nie spełnia żadnej swojej funkcji, on tylko ładnie wygląda, jeśli się komuś podoba. Jeździ sobie, podpisuje, stoi przy prezydencie Trumpie, gdy ten mówi, że będziemy płacić za wojska amerykańskie w Polsce. I tyle. Także akurat to, że tutaj mamy wyraźnie nie zgadzam się na to, na to, na to i na to, to nie jest wada. Gorzej. Zobacz, tutaj mówimy o sytuacji idealnej, to znaczy liberum veto w pierwszej Rzeczypospolitej było zrobione po to, żeby ten jeden ostatni nieprzekupny, kuźwa, ostatnia galińska nieugięta wioska może zawetować
próby wprowadzania reform, które będą złe dla Rzeczypospolitej. Tak samo prezydent ma prawo weta, ale mówimy o sytuacji idealnej, kiedy mamy tego światłego prezydenta, który nie zgadza się na konkretne złe w jego opinii ustawy. Jednak w tym przypadku mamy człowieka, który wyrósł wprost z tworu politycznego, który mówi o sobie opozycja totalna. Więc mamy sytuację jeszcze gorszą niż podpisywanie wszystkiego ślepo. Możemy mieć sytuację, która jest sytuacją nie, bo nie. A to wtedy rodzi paraliż pytanie, czy państwa. To jest takie złe? Zobacz. Załóżmy, że pan Trzaskowski jest opozycją totalną i wszystko wetuje. W tym wypadku PiS musi się dogadać z Konfederacją i musi się dogadać z PSL-em i jeszcze trzech kilku posłów tam będzie brakować. Czy wtedy się nie stanie prawdziwy parlamentaryzm? Czy wtedy na przykład nie promuje ani Konfederacji, ani PSL-u, ale czy wtedy on nie będzie już mógł ślepo przepychać, co tylko chce, bo będzie głos rozsądku ze strony innych partii? Zobacz, mi się na przykład bardzo nie podoba specustawa covidowa, bo de facto rozporządzeniem można mi zabrać prawa człowieka. I ja pamiętam, że 10 posłów Konfederacji, chwała im za to, powiedzieli tej ustawie nie. I ponieważ była taka sytuacja sejmowa, jaka była, to tych 10 posłów z Konfederacji gucio wskurało. Ale gdyby oni byli w koalicji z PiS-em, to może by nie było takiej chorej ustawy, która pozwala mi wstrzykiwać niesprawdzone substancje, zabić mnie, a potem za to nie odpowiadać, bo taka jest ustawa, taką PiS i inni uchwalili, prawda? Więc może wtedy będzie prawdziwy parlamentaryzm, żeby nie było wątpliwości. Mi się strasznie nie podoba pan Trzaskowski. I nie dlatego, że go parę razy spotkałem na ulicy, tylko dlatego na przykład, jak fatalnie rządzi Warszawą. I to, że... I wiele innych rzeczy. Ale tak sobie głośno myślę. Bo wiesz, jak mam na przykład pana Dudę, który jedno mówi, a drugie robi, to się naprawdę zastanawiam, że taki bezpiecznik PiS-owi, który idzie jak walec i po prostu ogłupia masy, ogłupia i jest w stanie tym masom wmówić wszystko, łącznie z tym, że kilka tygodni temu była epidemia wirusa i za to, że się przedsiębiorcy spotkali, to trzeba ich przypikać gazem, bo wszyscy zginiemy, tak bardzo oni nam rozniosą chorobę. A teraz mamy wiece wyborcze, tysiące ludzi bez maseczek, tulą się, cykają sobie selfie i teraz już nie ma wirusa, bo premier bez urazy, nie to, że nie lubię historyków, ale historyk w sensie nie lekarz, nie ekonomista, bo on się na wszystkim zna. On się zna na ekonomii, mimo że nie kończył, teraz się zna na medycynie, mimo że nie kończył. I ludzie to łykają, tą ściemę. Na przykład, że PiS obniża podatki, co jest nieprawdą. Obniżył kilka podatków, więcej podniósł. Ale ludzie łykają, że obniża. Że ktoś taki, kto by powiedział, to po prostu PiS kłamie, by się przydał. Tylko z drugiej strony, czy wtedy w zamian za to, że nie dostaniemy po łapkach, dostaniemy kastetem ryj, to jest dobra zamiana. Bo prezydent ma też jedną bardzo istotną prerogatywę. Prerogatywą prezydenta jest prowadzenie polityki zagranicznej. Weto. Politykę zagraniczną prowadzi rząd, konkretnie minister spraw tak, zagranicznych. Minister spraw zagranicznych. Prezydent oczywiście. Ma tylko funkcję dyplomatyczną. Spotkania, podawanie rączek, jeżdżenie z żoną. Nie on prowadzi politykę. On jest tylko figurą do jej tworzenia. Okej. Jednak zwróć uwagę na to, że może dojść do sytuacji, kiedy prezydent prowadzi, znaczy tutaj bardziej mi chodziło o taką nieoficjalną politykę zagraniczną. O to, co mówiłeś, że jeżeli prezydent interpersonalnie jest w stanie coś załatwić, to wtedy minister spraw zagranicznych ma zupełnie ułatwioną robotę. I jeżeli prezydent prowadzi tą swoją nieoficjalną politykę zagraniczną zupełnie wbrew linii rządu, no to wtedy jest problem. No wtedy faktycznie jest katastrofa, w przenośni dosłownie. No właśnie. Jest katastrofa, ponieważ zwróćmy uwagę, że linia partii pod hasłem Koalicja Obywatelska i linia Prawa i Sprawiedliwości, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, jest bardzo mocno różna. Ponieważ mamy tą politykę ustawioną
w zupełnie innych kierunkach. Ta polityka jest nastawiona w inny, jest jej inny środek ciężkości. Nie, tylko nam się wmawia. Taki przykład. PiS jest za Stanami Zjednoczonymi za sprowadzaniem amerykańskich żołnierzy do Polski, nie? A wiesz, kto ich sprowadził? Platforma. No oni nie, no są, okej. oni są jak dwie strony jednej monety, Paweł. Oni się tylko inaczej pozycjonują, żeby tak grać z nami w takiego ping-ponga. Raz PiS, las Platforma, raz PiS, las Platforma. Jedni mówią popis, natomiast moim zdaniem trzeba się cofnąć jeszcze troszeczkę. Oni wszyscy wychodzą z AWS-u. Prawda? Przynajmniej większość. No, ci korowi, tam jeszcze przecież są, byli ci, którzy teraz już nie uczestniczą w polityce, chociażby tam pan Rokita. Kiedyś oni zresztą się to bardzo... zresztą bardzo powymieniali między sobą. Na przykład pan Radek Sikorski kiedyś był pisowcem, teraz jest platformersem. No i wielu, wielu innych. No. Kto tam jeszcze? No, ten pan, który kiedyś był bulterierem PiS-u, teraz jest bulldogiem francuskim PSL-u. Taki łysy w okularach. Tak, on kiedyś był taki większy. Kiedyś był taki większy, no. Więc faktycznie to są ci sami ludzie. Natomiast cały czas zostajemy w tym, przy tym samym pytaniu. Jak teraz potoczą się dalej losy kraju z opcją A zostaje tak, jak jest, z opcją B zobaczymy, jak będzie. Ale wracając do tego, jak wygląda kampania, czyli to postawione pytanie i do kogo ona jest zwrócona. W którą stronę, czy do jakiego elektoratu twoim zdaniem teraz, pod koniec kampanii wyborczej, bardzo długiej kampanii wyborczej, jest ustawiony Andrzej Duda? Na czyje głosy on gra? To jest oczywiste, na głosy Krzysia Bosaka, na głosy Konfederacji. Łącznie z tym, że pan prezydent Duda zrobił się antyszczepionkowcem. Ja czekam, kiedy pan minister Szumowski wyleci z roboty. Bo pan, bo, no, no serio, no bo przecież pan, wszyscy pamiętamy, to się nagrało, internet nie zapomina. Pan minister Szumowski jest, jeszcze niedawno był, teraz oczywiście zmienił zdanie, bo ten człowiek niech zmienia zdanie po prostu, wiecie, jest jak magnetofon, w który włożysz inną kasetę, to będzie gadał. Ale wszyscy pamiętamy, jak jeszcze niedawno mówił, że maseczki będziemy nosić aż do momentu, gdy nas wszystkich wyszczepią. Oczywiście przymusowo można tylko wszystkich Polaków wyszczepić na COVID, bo my Polacy generalnie jesteśmy bardzo sceptyczni do tych szczepionek. Nagle bach, pan prezydent Andrzej Duda zrobił się antyszczepionkowcem na ostatniej debacie i proszę bardzo, pan minister Szumowski oczywiście już też łagodzi stanowisko, mówi, że na razie nie można, bo trzeba sprawdzić tą szczepionkę i tak dalej, ale też nie powiedział, że nie będzie wyszczepiony, prawda? Ja przypominam, że pan prezydent Andrzej Duda wprost powiedział, że jest przeciwnikiem przymusowych szczepień. Nie powiedział, że tylko przeciwko COVID-owi, nie powiedział, że tylko wśród dorosłych, tylko że w ogóle jest przeciwnikiem przymusowych szczepień. Więc ja się pytam, dlaczego sanepid zapisu daje ludziom gigantyczne kary za to, że nie szczepią dzieci, żeby nie było wątpliwości. Ja nie jestem antyszczepionkowcem, wręcz przeciwnie. Jestem szczepionkowcem. Tylko mądrym szczepionkowcem. Uważam, że powinno się po prostu w mądry sposób szczepić dobrymi jakościowo preparatami, a nie najtańszymi, jakie kupuje polskie ministerstwo, bo cena czyni cuda, nie? I potem się dziwią, że jest pełno NOP-ów, bo walą cztery zastrzyki jednego dnia i dzieci są niespokojne i tak dalej. To jest wszystko wina polityków. Natomiast pokazuje, jaka to jest banda hipokrytów. Prezydent w kampanii mówi, że jest antyszczepionkowcem de facto, że jest przeciwko szczepieniom przymusowym, to ja się pytam, dlaczego PiS przez 5 lat nie zniósł przymusu szczepień? A ludzie to łykają. I z jednej strony mamy przymus szczepień, a z drugiej strony prezydent mówi takie rzeczy. I tutaj jest odpowiedź na twoje pytanie. Dlatego, bo chce części elektoratu Konfederacji, bo część elektoratu Konfederacji jest skrajna. Antyszczepionkowcy i cała masa im podobnych ludzi. A czyje głosy chce pozyskać sztab pana Trzaskowskiego, twoim zdaniem? Wszystkich wkurzonych. Na przykład mój. Który serdecznie się nie zgadzam z panem Trzaskowskim. Uważam, że pan Trzaskowski jest żałosnym kandydatem. Natomiast bardzo nie podoba mi się, jak PiS rządzi. I oni walczą między innymi o mój głos. Nie mówię, że im się udało. Mhm.
To jest typowy antypis. To jest typowy antypis. Zauważ, że początkowo te ileś tam kilkanaście chyba lat temu PiS i Platforma, jeszcze wtedy Platforma, były w ścisłym sojuszu. Tak, one miały przecież mieć wspólnie koalicję. Tak, to miał być popis. Natomiast kiedy okazało się, że Platforma weszła do Sejmu chyba samodzielnie, no to wtedy się wypięła, okej. Nie, I nie, tak się skończyło. Przepraszam, bo czy to odwrotnie było? To było tak. W sondażach wychodziło, że Platforma jest silniejsza niż PiS. I oni byli już w miarę dogadani. Natomiast wyszło tak, że to PiS zdobył więcej głosów niż Platforma i to PiS się wypiął na Platformę. Okej, dobra. I PiS zrobił sobie w związku z tym koalicję razem z Ligą Polskich Rodzin, do której należał i był posłem ówczesny, młody i dobrze się zapowiadający Krzysztof Bosak. I także świętej pamięci, i także samoobroną ze świętej pamięci Andrzejem Leperem. Obie te partie potem zostały zniszczone przez PiS. W tym Andrzej Leper został doprowadzony do takiego stanu, że według oficjalnej wersji sam sobie odebrał życie. Wiadomo, jaka była na niego nagonka i tak dalej, i tak dalej. Tak wygląda polska polityka. Tak. To jest straszne. To tak a propos tego, jak mi czasem pytacie się, dlaczego ja nie wchodzę w politykę. Na YouTubie jest strasznie, ale w polityce jeszcze gorzej. Natomiast okazało się, że też się okazało, że te partie idąc razem, jednym programem, chociaż no one mają bardzo podobny program, różnią się właściwie światopoglądowo, czy oficjalnie różnią się światopoglądowo. Okazało się, że idąc razem, te głosy rozkładają się zupełnie inaczej, niż jeżeli spolaryzują społeczeństwo. Teraz ta polaryzacja doszła do tego stopnia, że no nie uwierzę w to, że dwie debaty w tym samym czasie nie były przemyślanym zagraniem z jednej i z drugiej strony. Bo oni mogli wziąć udział w tej samej debacie. Mogli się w jakiś sposób tam dogadać na jakąś neutralną debatę. Tego nie zrobili, a nie zrobili tego dlatego, że żadnemu z kandydatów się to nie opłacało. Dokładnie tak. Masz rację. Natomiast ta debata w TVP, mając większy budżet, była lepiej przygotowana i samo to, że ona trwała odrobinkę dłużej, to jest zwycięstwo marketingowe tego sztabu. Bo ludzie, którzy oglądali debatę Trzaskowskiego, później przełączyli na Dudę i cały czas wraca nam tutaj żart o Szczierlicu, to znaczy ludzie pamiętają ostatnie zdania, a ostatnie zdania tej debaty były naprawdę takie optymistyczne, więc jeżeli walczą o głosy niezdecydowanych, to tutaj faktycznie to był dość dobry zabieg. Tym bardziej, że debata prezydenta Trzaskowskiego skończyła się tak, jak się zaczęła, to znaczy kandydat jest bardzo agresywny, kandydat jest bardzo do przodu, kandydat jest ordynarny, to jest człowiek, który walczy z tym PiS-em, tak? Walczy z tym niedobrym PiS-em swoją piękną trzaskowską ręką. Po zmianie na TVP okazuje się, że mamy kandydata, mamy prezydenta, który jest bardzo stonowany, spokojny, uśmiechnięty i zapewne taki był plan. I sympatyczny. Po, przepraszam, nie chcę nikogo obrazić. Po bucu trzaskowskim zobaczyliśmy miłego chłopaka Dudę. Tak, tylko aż chciało się zagłosować. Po prostu taki swój chłop, miły, sympatyczny, w zasadzie zaprosić go do domu na pierogi. No, na Andrzeja nie zagłosujesz. I to jest taka sytuacja, kiedy okazuje się, że mamy dwa zupełnie różne podejścia do robienia polityki. I teraz jest pytanie, czy Rafał Trzaskowski w sytuacji, kiedy Koalicja Obywatelska, do tej pory największa partia opozycyjna, nie ma lidera, czy pan Trzaskowski nie jest już wygrany? Bo jeżeli zostanie prezydentem, no to zostanie prezydentem. A jeżeli nie zostanie prezydentem, to może stać się taki sam kazus jak pana Bosaka. To znaczy pan Bosak urasta na lidera Konfederacji. No już jest. No,
No jest, jest. Właściwie jest tym liderem Konfederacji, jest liderem tej ideowej prawicy, tak? Jak sam ją określa. Natomiast pan Borys Budka jest fatalnym liderem Koalicji Obywatelskiej. No. Tak jak po genialnym polityku można go nie lubić, nie ufaj dwóm rodzajom ludzi, rudym i łysym. Rudym to wiadomo, a łysy mógł być rudy. Czyli po tym pierwszym liderze Platformy Obywatelskiej przychodzi pan Schetyna, który no, tak wytrawnym politykiem nie jest, a później przychodzi pan Budka, który zupełnie nie radzi sobie w tej roli. No. Oglądając jego wywiady, chociażby w RMF-ie, to okazuje się, że to jest megaloman jeszcze większy niż Rafał Trzaskowski. To jest człowiek troszeczkę bez wyrazu i człowiek bez charyzmy, człowiek, który nie potrafi poprowadzić tej partii do jakiegokolwiek zwycięstwa i wydaje się, że jego największym jakby czymś, co najbardziej się, czego najbardziej się obawia, to jest to, że w pewnym momencie może wygrać wybory. I Jezus Maria, co wtedy? Tak, I ale ja się z właśnie. tobą w 100% zgadzam, bo wygląda jak przerażony grobi na tych konferencjach prasowych. No i wtedy wiesz, że pan Trzaskowski cały na biało. Tak, i o ile wiesz, Krzysztof Bosak, rzeczywiście Krzysztof Bosak stał się liderem Konfederacji, chyba zasłużenie, i o tyle od Krzysztofa Bosaka bije taka siła, że dajcie mi władzę, ja zrobię porządek, o tyle rzeczywiście od pana Kromita bije po prostu przerażenie, bo co ja zrobię, jak będę musiał robić cokolwiek więcej niż jojczyć i narzekać. No a od pana Trzaskowskiego bije, ja was po ustawie. Tak, i to jest, powiem ci zupełnie szczerze, ja mam takie wrażenia, że o ile personalnie, jakby miał oceniać pana Trzaskowskiego i pana Dudę, to w ogóle nie ma co oceniać. Pan Duda to jest miły, sympatyczny facet, który został prezydentem i wydaje się, że nadal został miłym, sympatycznym facetem. I to jest swojak, a pan Trzaskowski to jest facet, który w życiu miał niesamowitego farta, dostał stypendium Sorosa, dostał się do grupy Bilderberg i po prostu uwierzył w swoją prawie że boskość. I my powinniśmy całować ziemię, po której on stąpa, i jest po prostu tak arogancki, odpychający, że jak go widzę w telewizji, to mam ochotę przełączyć na inny kanał. Więc tutaj nie ma w ogóle co mówić. Duda jest dużo lepszy. Jedyny minus Dudy jest taki, że on ślepo popiera PiS i kłamie niestety, powtarzając nieprawdy pisowskie. Ja to sobie wynotowałem. W czasie tej debaty pisowskiej, bo to chyba inaczej nie można nazwać, kochani moi, wynotowałem sobie kilka rzeczy. To, że tam byli podstawieni ludzie, którzy tam przypadkiem się znaleźli, a przypadkiem wcześniej kandydowali z listy PiS-u i tak dalej, to mówiłem już wczoraj, macie link do tego w opisie. Przykładowo, to pan Duda powiedział, że programy społeczne zostały sfinansowane z tak zwanej luki VAT-owskiej. To jest nieprawda, ekonomiści udowodnili, że to jest po prostu nieprawda. Programy społeczne są finansowane z naszych ciężko zarobionych pieniędzy, a uszczelnienie luki VAT-owskiej to mit, moi kochani. Dalej, manipulacja. Deficyt w czerwcu mniejszy niż w maju. Oczywiście, że deficyt w czerwcu może być mniejszy niż w maju, tylko że w maju był rekordowo wysoki. I jeżeli w maju był deficyt 100 miliardów, a w czerwcu będzie o 99 miliardów, no to nadal to jest gigantyczny deficyt, ale zdanie jest prawdziwe. Kłamstwo. PiS obniżył podatki dla małych firm. Gucio prawda. PiS obniżył podatki dla małych korporacji. Podatek CIT, Corporate Income Tax. Kłamstwo. Tarcza obroniła miejsca pracy. Obejrzyjcie sobie moje vlogi, ile set tysięcy miejsc pracy zostało zniszczonych w wyniku lockdownu, który zrobił PiS, a nie musiał. Ciekawostka. Pierwsze pytanie od osoby w studio było ewidentnie czytane z kartki albo smartfona. No to jak na firmach Barei, gdzie tam właśnie był jakiś tam konkurs i czytali z kartki. Szóstkę. Przeciwko przymusowym szczepieniom na COVID, kiedy poleci Szumowski. I tak dalej, i tak dalej. To jest problem, że pan Duda fajnie gada, to jest dobry ziomek. Tylko że stoją za nim kolesie, którzy robią zupełnie co innego niż pan Duda gada. I w tym tkwi jego szkodliwość, szkodnikowatość, że on utwierdza masy,
które nie oglądają nic innego poza TVP, czy Polska wygląda zupełnie inaczej? Mi się wydaje, że w Polsce gospodarka jest super, bo oni mają pieniądze z 500+, a gospodarka się wali. Tylko że o tym się przekonamy za parę lat. To jest tak samo, jak był początek lat 90. Wszyscy się zakłysnęli. O, weszły hipermarkety, jak fajnie, duże sklepy. Można sobie tanio pokupować, dużo pokupować. Jak to fajnie, jak to fajnie, jak to fajnie. Tylko że za parę lat się okazało, że miejscowy handel szlak trafił i teraz polski rolnik dostaje za kilogram ziemniaka 30 groszy, a w markecie płacimy 4 zł. Bo po latach dopiero zapłaciliśmy rachunek. Przepraszam, że tak długo... Teraz ty. Znaczy nie, słusznie. Słusznie, tylko nadal zastanówmy się nad tym, do czego jest prezydent. I które cechy charakteru, czy które wyuczone cechy przedstawiane masom są ważniejsze dla prezydenta. Tak? To już każdy sobie musi odpowiedzieć sam. Bo gdybym odpowiedział, no to ewidentnie bym któregoś z kandydatów tutaj zapromował. Przerażające jest tylko to, jak bardzo naród, jak bardzo Polacy są spolaryzowani. Tak. Że to jest bitwa żelaznych elektoratów o tą garstkę niezdecydowanych. Ty powiedziałeś, że w tym momencie Andrzej Duda najbardziej walczy o głosy Krzysztofa Bosaka, natomiast Rafał Trzaskowski najbardziej walczy o głosy wkurzonych. Moim zdaniem w tym momencie, na końcu kampanii, i to pokazała mi ta jedna i druga debata, obaj walczą o utrzymanie frekwencji żelaznych elektoratów. Jeżeli różnica w sondażach jest tak mała, jaka jest, to owszem, mogą zdecydować niezdecydowani. Owszem, mogą zdecydować wyborcy Konfederacji, mogą zdecydować wyborcy Szymona Hołowni. Natomiast tak naprawdę zdecyduje frekwencja wśród żelaznego elektoratu. Masz rację. Tacy jak ty, to znaczy wkurzeni, obawiam się, że oni w tych wyborach, w drugiej turze, oddadzą swój głos na partię Mam to w dupie. Bardzo możliwe. Zależy też, jaka będzie pogoda. Jak na przykład hipotetyczna córka będzie chciała iść na basen, to bardzo możliwe, że wybiorę córkę hipotetyczną. No ja mam do roboty w niedzielę, także... W każdym razie te wybory są naprawdę historyczne. Te wybory są historyczne, ponieważ bez względu na to, jaki będzie wynik, to będzie coś po raz pierwszy. Jeżeli to będzie wynik na Rafała Trzaskowskiego, to będzie pierwszy raz, kiedy ktoś z tak dużą przewagą in minus w pierwszej turze zwycięża w drugiej. Jeżeli to będzie wybór Andrzeja Dudy, no to będzie pierwszy raz, kiedy prezydent, który wchodzi do drugiej tury, wygrywa z drugiej tury. Bo póki co się to nie udało nikomu. Więc jestem bardzo ciekaw, co się stanie. Jestem też ciekaw z takiego punktu widzenia socjologicznego, ponieważ jestem ciekaw, po pierwsze, jak długa jest pamięć wyborców. Tak. Jeszcze niedawno mówiło się bardzo szeroko, że co jak co, ale Platforma Obywatelska jest partią niewybieralną. Prawda? Po drugie, jestem ciekaw, czy da się w Polsce wygrać 3 wybory z rzędu. Samorządowe. Eurowybory i wybory do parlamentu. To już wygrali 3 z rzędu. Znaczy no te trzy, mówię o tych, które naprawdę mają największe znaczenie, czyli parlamentarne i prezydenckie. Okej. Jestem też ciekaw, czy kampania oparta na jednym słowie, na słowie nie, może być kampanią skuteczną. Tak. To też mi tego brakuje bardzo mocno w tej kampanii pana Trzaskowskiego, jakiejkolwiek bycia na tak.
tylko no, tak, bo będąc uczciwym, to prezydent na tak to mało może. Może obiecać, że coś załatwił jakiegoś kolegi innego prezydenta tak naprawdę. Albo że będzie wszystkich prewencyjnie ułaskawiał, jak chyba pan Żółtek obiecał, że nas wszystkich prewencyjnie ułaskawi od skarbówki za niepłacenie podatków. Obiecał też szlugi dla każdego. I menelowe, dlatego brodę zapuszczam cały czas. Także liczę na to bardzo mocno. Ja też, bo mi ZUS emeryturę wyliczył, także ja będę potrzebował tego menelowego. Wiesz co, jak dostałem list z ZUS-u z wyliczeniem emerytury, to chciałem pozwać ZUS, ponieważ wysyłają mi pogróżki. Patrz, tak samo to nazywam. No właśnie, no właśnie, to trzeba będzie kurwa kupić krowę, kozę i kaczkę i jakoś się wyżywić. Tak. Zresztą zawsze łatwiej żebrać z psem na przykład. Ale tak, kuźwa, w jednej wypowiedzi policja i psy, no ale nie, dobra, nieistotne. To już nie jest śmieszne. Ewentualnie tylko to nam zostało. Więc zobaczymy. Zobaczymy. No moim zdaniem te dwa spoty wyborcze były czymś ciekawym, co można komentować, ale na ten komentarz jest jeszcze za wcześnie. Dobry komentarz do tego, co się stało, będzie dopiero w poniedziałek, wtorek, bo no teraz to nic nie zmieniło tak naprawdę w tej kampanii. Tak, chyba tak. Dużo łatwiej będzie później historykom polityki czy historykom układów politycznych w jakiś sposób szybko zrelacjonować to, jak wyglądała kampania w 2020 roku. Tak. Bo to było podsumowanie, to było po prostu podsumowanie kampanii. I to było fajne, to było akurat szczere i uczciwe, że mogliśmy zobaczyć czego chcą kandydaci, co chcą nam sprzedać, tak? Jakich siebie chcą nam sprzedać. I to był duży plus tej kampanii, chociaż nie sądzę, żeby ona u kogoś coś zmieniła i żeby komuś faktycznie, kto chciał głosować na jednego czy drugiego kandydata, zmieniła zdanie. Tak. To co, Paweł? Do zobaczenia za mniej więcej tydzień na komentowaniu wyników wyborów. Tak. Tak, zobaczymy. Zobaczymy, co będzie. Zobaczymy, co będzie. Ja mam tylko prośbę do wszystkich. Pójdźcie zagłosować. Ja pójdę, mimo że mam wtedy pracę i będę miał to utrudnione, ale nie wyobrażam sobie nie pójść na wybory. Nie wyobrażam sobie oddać nieważnego głosu. Nie wyobrażam sobie, że przez kolejne 5 lat mogę mieć do siebie pretensje o to, że mogłem zagłosować, a nie zagłosowałem. Bo ja uważam, że jeden głos coś zmieni, ponieważ mój głos nic nie zmienia, mówi 50% społeczeństwa. Tak. No ja niestety sobie wyobrażam, pierwszy raz odkąd mam 18 lat, wyobrażam sobie nie pójście na wybory. Pewnie pójdę, ale przeraża mnie to, że tak bardzo nie ma na kogo głosować, wręcz mocniej, obaj kandydaci są dla mnie tak bardzo nieakceptowalni, że wyobrażam sobie nie pójście na wybory. Pewnie się zmuszę, żona już wie, że trzeba będzie mi potrzymać włosy. Pozdro dla kumatych. Link do kanału Pawła w opisie. Hej. Hej.